No i po co? Po co mi mówiłeś o tym pająku? Co to było? Co to było? Siema, jestem Michał Dziedzic, a to jest program Pudelko. Gwiazdy muszą zakasać rękawy i zgadnąć, co ukryłem dla nich w tajemniczym pudle. Uda im się? Zobaczmy. Dziś jest z nami Jacqueline. No dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Najlepsza modelka wśród raperek, mogę tak powiedzieć? Niech będzie. Kto mi zabroni, kto mi zabroni. Zobaczymy no tak. Też, czy tak dobrze jak nawijasz, macasz. Czy macam? Właśnie, co byście tu wymyślili? No dobra, słuchaj, nie ma co gadać, zaczynamy, nie? Tadam. Ale różowe pudełko, I love it. No i dobra, i teraz tak. Ja bym radził powolutku, trochę wyżej i delikatnie, bo możesz się obrócić. Co to jest? Ej, no, co to jest? No to jest na pewno miska. Ale w tej misce, no. No, jest jakaś miska, ale w tej misce jest... Gąbka? Ja mam to mogę to wyjąć. O, to jest mokre. No. To jest mokre. No. A to jest jakaś gąbka? Nie wiesz, co to za ciecz. Mogę to wyjąć? Możesz to bardziej zmacać. Co to kurde jest? Możesz to obracać. To jest jakiś... Stary, to jest skarpeta. Jedna? Dwie. Dwie skarpety. No, dwie skarpety, no. Parę skarpet. Mhm. Metkę żeście zostawili jeszcze, słuchajcie. Czuję to, ale w jakiejś mazi po prostu. Bardzo przyjemnej, powiem ci. Mazi. Tak, podoba ci się takie maczanie skarpet? Jakiś mazi? Taki żel. Ale to jest taka skarpeta, wiesz, taka po prostu na minus 20 stopni, taka skarpeta. Takie taka gruba, takie zakopane, tak? Tak, takie zakopane, dokładnie. Ale ta maź, po co żeście to tak w tej mazi? Specjalnie dla ciebie, czyli co? Czyli jakbyś miała to nazwać, to są... Skarpy. Skiery. Skiery w kiślu. Skiery w kiślu. Prawie miałaś rację. No tak, to są skarpy w żelu. Aha, w taki, żelu. To jest taki mój zestaw na samotę popołudnie w domu też czasami, ale słuchaj. No to nawilżyliśmy łapy żelem. Mm-hmm. Możemy grać dalej. No dobra. No dobra, mam nadzieję, że nie będzie obrzydliwe. Dobra, boisz się pająków? Stary, serio? Nie, no... No bo one są takie włochate, nie? No, tak tylko pytam. No są włochate. Dobra, czy no tam to będzie gry. Ale jaki? Taki duży pająk? Nie. Duży to nie! Śmiało, śmiało, Jacqueline. Daj spokój, no. To by nie ufał. A taki duży pająk, czy ten? No nie. Ja tylko zapytałem tego w topic, wiesz, to się w ogóle nie sugeruj. Ale to już nie chcę. Mam się psychologicznie podszedł. No. Cholera no, jasna. Polutku. Nie chcę. To jest... No, trochę bliżej rąki. Trochę bliżej. No i po co? Po co mi mówiłeś o tym pająku? Czekaj, co to jest? On też się ciebie boi, pamiętam. No weź, kto on? Nie mów mi tak. To jest na pewno jakaś maskotka, Tak, maskotka? Nie wiem. To przytul, dawaj no. Nie możesz zobaczyć. Ej, serce mi bije teraz. No gdybym miał cię ugryźć, to by cię już ugryzł. Mówisz? Mm-hmm. Czy to jest maskotka? Tak myślę. Ej, nie wiem, co to jest. To jest maskotka. No dasz radę, słuchaj, no, trzymam kciuki. Ale to się rusza, stary, czy to nie? To się rusza? Nie wiem. Kina. Co to jest? Nie, ale możesz bardziej go obracać. Ale na mnie zadziałał, na pewno myślałem, że to jest tarantula. Łapę dwie, o. Pudełko na okulary. Tak? Tak. A co w środku? Otworzyłaś? Otworzyłam. No i co? Jest w środku? O. Nie możesz patrzeć, Jacqueline. No i co to jest w środku? Nie są to okulary raczej, prawda? To jest palec! Możesz wyjąć bokiem. No co? Jezusio! Słuchaj, no śliczne pazy, o co się chodzi. Była promocja na artykuły z Halloween. Śliczne pazy, no świetnie. No. I fajnie skorzystali. Jedziemy z koksem, Jacqueline. No dobra. Już nie będzie pająków, prawda? Nie.
Co to było? Fu! Trzeba powolutku, no delikatnie. No. No. No i co to? Podoba ci się? Kiss me. No słuchaj, pytam, czy ci się podoba. Aha. Powiem ci, znajome kształty. Kiss me. Co ci to mówi? A to co to jest? To jest jakiś glon. Słuchaj, podpowiem ci, to jest cała koncepcja. To jest cała koncepcja, którą musisz nazwać. A, okej. Okay. No. I coś ci... Czosnek. Okej. Okay. Trafiłaś. Drugi czosnek. Mhm. Koperek. Coś, co ci przypomina miłe wspomnienia, czyli... Czosnek, koperek... Zmacałaś przed chwilą. A to jest ogórek. Kiszony. Ogór kiszony, czosnek i koperek. No, no ogórki kiszone, tak? No tak, no bardzo blisko. Zestaw do kiszenia ogóra. No tak, no masz... W sensie są nieukiszone, ale jakbyś chciała, Żakina, to mogę tak, sobie ukisić. Masz to, możesz sobie to włożyć jeszcze. Okej. Okay. Masz tutaj czosnek i chrzan. Okej, dobra. Więc to ja możesz, sobie to zabiorę. Żakina, będę w domu ogóra. Dzisiaj kisić ogóra. Ogóry nam się kiszą, ale to trochę trwa, więc w międzyczasie możemy zaliczyć kolejne pudelko. 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 Dobrze. No teraz mi ogórem walą trochę. I ręce. No i teraz powolutku, żebyś się nie oparzyła. Wiem, co to jest. Co to jest? No ale bez dotykania? No. No to dawaj. No obiad. I jaki obiad? Kapusta kiszona. Ziemniaczki. Mm-hmm. Nie wiem, czy jest schabowy, ale... No, powiem ci, że jesteś bardzo blisko. Szapoba. No. Dla twojego noska. Moja mama bardzo dobrze gotuje, więc ja tylko obiad. No dobra, ale jedna rzecz, której nie trafiłaś. Której nie trafiłam. Aha. No śmiało, śmiało. No nie wiem, czy z samego węchu dam radę. Dobra, czekaj. Mhm. I tam już prawie jest... Schabowy czy nie? No to już ciepłe. Ciepłe? No ziemniaczki. Ziemniaczki. Tak, ziemniaczki. Mówiłam. Ziemniaczki pire, tak. I schabowy. Schabowy. No. Pięknie. Ale kapusty kiszonej nie trafiłam. No i coś jeszcze? No surówka jakaś, tylko... Tak. Surówka, w sensie marchewka i ten. Ja i ci pokażę, kapusta. Jakbyś chciała sobie surować. Proszę. No, o to mi chodziło. Dobra. I co, smaczne? A ty dobry? Spróbuj sobie. Ej, mogliście już zrobić taki normalny, a wiesz, nie taki... Wiesz, to ma cała taki... Tylko ty, naprawdę. Co ja mam zrobić? No jak widzę, to jem, no po prostu.